Lucy wie, że Kamil zawsze będzie ojcem jej dziecka, więc nie może całkiem wyrzucić go ze swojego życia, choć bardzo by chciała. Uwierzyła, że się zmienił i chce, by spróbowali poukładać sobie jakoś kontakty. Chodź, przepraszam cię, jeszcze nie mam tutaj mebli i nie zdążyłem zrobić zakupów, ale mogę ci zaproponować wodę. Może być woda? Chcesz wodę? Chodź, wejdź. Nie, dzięki. Mam swoją i wpadłam tylko na chwilę. To co się stało, że zmieniłaś zdanie? Przepraszam, trochę nie najlepiej się dzisiaj czuję. Rozmawiałam z pewną mądrą kobietą. Słuchaj, ja najchętniej kopnęłabym cię w dupę, ale nie mogę decydować za dziecko. Rozumiem. Kamil, dam ci szansę wychowywać małego. Ale tylko jeżeli udowodnisz mi do czasu porodu, że naprawdę się zmieniłeś i ci zależy. Oczywiście. Przepraszam cię, jestem umówiony, a... Zaczekaj, ja jeszcze nie skończyłam. Mhm. Możesz być ojcem dla małego, ale ja nigdy do ciebie nie wrócę. Mam chłopaka, którego kocham. A do ciebie nie czuję nic, prócz pogardy. Wiem, no rozumiem. Przepraszam cię, Lucy, tylko odpowiedź, zaraz do ciebie wracam. Nie, ja już powiedziałam wszystko. Zaczekaj, proszę. Momencik, naprawdę, minutka. Czyste. Słuchaj, wiesz co, ja nie bardzo mogę jednak rozmawiać. Wiem, że się umawialiśmy, ale innym razem, co? No, nie zajmie ci dużo czasu. Tylko, że widzisz, ja nie jestem sam. W takim razie chciałem ci tylko powiedzieć, abyś nie zbliżał się do Lucy. Co? To ty jesteś tym jej nowym chłopakiem? Co słyszałeś, tak, jesteśmy razem. A co ty pieprzysz? Przecież ona by się z tobą w życiu nie umówiła. Posłuchaj mnie. Posłuchaj mi, jesteśmy razem, będziemy razem, a jak się dziecko urodzi, to się z nim nie zbliżysz, jak ja nie pozwolę, dobrze? Arek, zostaw go! Co ty tu robisz? Ja? No to wy naprawdę jesteście razem, to nie się... Co ty tu robisz? Tak, jesteśmy. Ale nie, Arek, mówiłaś, że go nienawidzisz, że nie chcesz go widzieć, a teraz przychodzisz do niego? No ale co tak się dziwisz? Przecież my mamy razem dziecko, nie zauważyłeś? Dziecko macie razem, tak? Zamknij się, dobrze? Teraz ty przypomnij, że ojcem jesteś? Nigdy nie będziesz ojcem tego dziecka, rozumiesz? Arek, nie wtrącaj się w to!